Hej, hej! Witajcie na moim nowym kanale. Słuchajcie, postanowiłem dla Was dzisiaj zrobić tak zwaną kurczaka marynowanego, bo coś mięsnego chcieliście. No i tak sobie wymyśliłem, że zamiast wołowiny, zamiast cielęciny, to pomyślałem, żeby dzisiaj drobiówkę zrobić. Nogi będą z kurczaka. I chcę Wam pokazać teraz, jak to wygląda. Także oglądajcie dobrze, bo to będzie w marynacie. I zrobimy to z różnymi ziołami. Będzie pychotka. No to. Hej, hej. No i tak jak widzicie, mamy tutaj już jednego kurczaka obrałem. Mamy drugiego udo z kurczaka. Zaraz ściągniemy skórę. No praktycznie mówiąc, ja nie chcę tyle tłuszczu. No i postanowiłem właśnie, że zrobię właśnie ten. Także tutaj będziemy ściągać, co prawda ja to zrobię rękoma, bardzo szybki sposób, i ściągamy tą właśnie skórę, bo uważam, że uważam, że to jest najlepszy sposób właśnie ściągnąć szybko skórę i będziemy zaraz robić dalszy ciąg właśnie naszej. Ale były wcześniej umyte, także tutaj nie musicie nic robić. I o, mamy skóra, praktycznie nam nie jest potrzebna, wyrzucamy. Do tej skóry, znaczy do tego kurczaka, do tej nogi, do tych dwóch nóg mamy tak zwanych boczuś. Troszeczkę boczku damy takiego wędzonego. Do tego rozmary suchy. Nasypać. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Troszeczkę wybełtać rękoma. I teraz bierzemy sobie nóż. I tam, gdzie chcecie, o, sobie nakłuwamy, o, w różnych, w 4-5 miejscach. Tak, żeby pierś, znaczy w ogóle tego udo kurczaka dostało. I bierzemy właśnie boczuś, wkładamy. W środku będzie taka trochę taki ten. Zaraz zobaczycie, co jeszcze tam dodamy. O. Żeby on troszkę nam nie był. O. Możemy też dać tutaj. I troszeczkę damy tu, bo to nie musimy jakby, o, tak jak mówię, nie ma znaczenia, tylko po prostu nafaszerować troszeczkę go, żeby on tutaj w środku właśnie wyszedł, taki tłusty w środek wyszedł. Nie bierzemy skóry, troszkę cholesterolu, nie za dużo. No i odkładamy na właśnie taką tacę. No i teraz, tak tu widzicie, przygotowujemy marynatę właśnie do naszego udek z boczkiem i z rozmarynem. Dodajemy wino białe, co prawda jest troszeczkę inaczej wygląda. Ja troszeczkę dodam, o. W sumie w zasadzie to i tak będzie, zrobimy z tego później sos, bo ja chcę jeszcze z tego zrobić sos, który dodamy. I tak, tu są 4 ząbki czosnku, praktycznie 4 ząbki czosnku, i do tego i do tego miód. Także 2 łyżeczki miodu. Postanowiłem, że troszeczkę damy. Ja z tego nie daję, bo mi nie chcę, żeby to takie było bardzo ostre. Dlaczego nie posoliłem? No bo ten boczek, który w środku jest, on będzie po prostu, jest troszeczkę posłony, ale to wystarczy. O, jeszcze jest czosnek. Dodajemy majeranek. I teraz to po prostu sobie zamieszamy. Jeszcze wam nie powiedziałem wcześniej, że postanowiłem zrobić sałatkę później. Zanim to będzie piec, no to zrobimy taką szybką sałatkę do obiadu. Dzisiaj ten. I teraz po prostu bierzemy sobie pędzel, który mamy, i po prostu maczamy nasze łódka. Dlaczego? Ja wymyśliłem coś takiego, że maczamy. Chodzi mi o to, żeby teraz damy trochę, zakonserwujemy w marynacie. O, będzie trochę więcej, gdzie nie, gdzie będzie mniej tych majeranków. O, ono trochę, żeby przegryzło. Żeby trochę przegryzło. O, i odwracamy. Ta sama procedurka. O, i później damy masełko na sam spód, czy ewentualnie oliwą skropimy, jeszcze możemy. I znowu. Mi chodzi, żeby po prostu było nafaszerowane. I ludzie będą chcieli zjeść. O, właśnie. I teraz czekamy jakieś pół godziny, godzinę, żeby później znowu nafaszerować. Odstawiamy sobie i niech sobie marynuje się. No i mamy, będziemy robić sobie sałateczkę. Słuchajcie, tu mamy jogurt, już przygotowałem. No i po prostu robimy szybką sałatkę. Mówię, tu nic nie potrzeba. Kroimy. Cebulę, kroimy pomidora. Kurczak się po cichu marynuje. O. Mamy cebulę. Jedną damy sobie ryję, bo ja lubię dużo cebuli. Druga cebulka. Szybciutko. Ciach, ciach, mach. Będzie ten filmik troszkę trwał w sumie, ale wierzcie mi, że to, co ja przygotuję, to normalny, duży taki Znaczy można ugotować to na jedwile, ale jak już robisz sobie obiad do domu, to każdy z Was jest w stanie to zrobić. No, a zrobimy na takie mamy jeszcze jedną połówkę pomidora. I teraz się będziemy brać za sos. No właśnie ten sos no i mamy przygotowane. Sałateczka, proszę Państwa, do tego sól. Możemy dodać też kopertę. Nawet koperek taki. Suchy. O. Który sam sobie ususzyłeś. I mieszamy naszą sałatkę, po czym zaraz będziemy nakładać. Minęło już pół godziny. Bierzemy naszego kurczaka, którego tu widzicie. Jeszcze go możemy trochę tutaj pomerdać. Jeszcze nam marynata nam została. O. Do tego damy już tak teraz trochę oleju, żeby trochę nam się tutaj nie spigrzyło. I do tego damy troszkę masła. Ja tak sobie pomyślałem, że to masło dam jeszcze do o, tak właśnie w ten sposób chcę to zrobić. Troszkę go jeszcze tak, żeby on sobie rozszedł się trochę. No i nastawiamy piekarnik na 180 stopni. Trochę musimy jeszcze dosadzić to co żeśmy boczka dali, boczusia. Troszeczkę możemy jeszcze dodać masła. Te nasze dziury. O. No i zostawiamy. Teraz zostawiamy i za jakieś 5 minut wkładamy. No i tak jak widzicie, teraz mamy nagrzany piekarnik do 200 stopni, ja sobie nastawiłem i tak jak widzicie już jest gotowe. Wkładamy kurze łapy, znaczy kurze nogi do piekarnika i co 15 minut sprawdzamy, co tam się dzieje. No i mamy produkty do zrobienia sosu. Mamy tak, tu mamy masło, już zaraz go włączamy, się poroztopi, poczekamy. Tutaj mamy cebulę, pokroiłem, została nam do poprawka do tego właśnie kurczaka, którego żeśmy tam faszerowali. O, zaraz wlejemy i dodamy nutę porzeczki czarnej, znaczy przepraszam, i małą odrobinkę mąki. Dlaczego mąkę? Mąkę damy dlatego, że nam trochę rozgęstnieje ten sos i będzie taki lepszy, także nie będziemy go tak trochę O, szybko się roztopi i niektórzy by powiedzieli, że ach, co to jest, to nie? Po co to? Na co to? No jak się chce zjeść coś dobrego, no to trzeba sobie ugotować. A i dymkę właśnie sobie podszkliwamy do naszego soszu. On dostanie takiego trochę aromatu. Troszkę trzeba zmanszować. O, właśnie, o to mniej więcej chodzi. A tam się nam gotuje, piecze właśnie kurczaczek. Także za chwilę jeszcze trochę musimy poczekać, bo nie minimum godzinę, ja sobie tak już mniej więcej liczę. Później zobaczycie, jak wygląda. Do tego dodamy teraz właśnie. Jeszcze poczekamy może. Ten sos tak trochę gęsty będzie troszeczkę. Chcemy, żeby z ryżem go zrobić. Żeby dodać do ryżu właśnie i go zjeść. Taki właśnie obiad. Cały, zobaczycie, jak będzie wyglądał cały obiadek na końcu. I su. No i teraz musimy poczekać, aż to się zredukuje, ten sos. No i tak jak widzicie, dodajemy właśnie do tego sosu, który się troszeczkę zredukował, troszeczkę mąki. Chcę dodać, żeby... Wiem, że we Francji bardzo uwielbiają właśnie wino do wszystkiego. Właśnie, no widzicie, co się dzieje, to nie? No i do tego teraz dodajmy naszą porzeczkę czarną. Ja tak właśnie myślałem sobie, że dodamy na samą górę. Nie mam dużo. O. Możecie coś innego dodać. Ja dodałem porzeczkę właśnie. Na zimę. To jest jakaś taka fajna konstytutka. dużo witaminy C. O! To będzie troszeczkę taka sosik z porzeczką. Także pod filmem będziecie mieli właśnie mój przepis na na ten sosik. On, widzicie, jak ładnie zgęstniał, o to mi właśnie chodziło. No to spotykamy się przy naszym kochanym kurczaczku. No teraz zobaczmy, co się dzieje u naszego kurczaka. Dobra, zaraz czekajcie. Po 15 minutach. Wy tego nie czujecie. Zobaczcie, jak ładnie to wszystko skwierczy. Te przyprawy. Zobaczcie, ten tłuszcz, który teraz jest. O. Po prostu polewamy go na wierzchu. Jeszcze trochę, żeby on tam nam nie skwierczył. Ten wszystki boczuś teraz wychodzi, to takie właśnie widzicie, to tłuściutkie takie. Dlatego nie chciałem tego suchego, tego skóry z kurczaka, tylko dać właśnie ten boczuś. Jeszcze go potrzymamy z 15 minut, no i będziemy go pokazywać. No i po 15 minutach zobaczmy, co się tam dzieje. O, ulala. No, możemy powiedzieć, że już możemy ściągać. Zobaczcie. O, same zapachy. Jak to ładnie wygląda. O! Mówię, spróbujcie sobie samemu w domu zrobić. We Francji to uwielbiają właśnie wino dodawać do kurczaka, do tego. Także tu mamy sos. Kurczek. Nogi kurczaka. I będziemy mieli surówkę, ale to wam zaraz wszystko pokażę, jak się to wszystko przygotowuje. Kurczak z ziołami, z przyprawą, tak jak tu widzicie na talerzyku, sałatka, ryż, sos z dodatkiem porzeczki, sama pychota. Zapraszam was, żebyście to sami zrobili sobie w domu. Nie jest to trudne, no ale jest to troszeczkę pracochłonne, ale zawsze coś można samemu zrobić. Naprawdę pyszna rzecz. Hej, dzięki, żeście byli. Słuchajcie, na początku jeszcze nie powiedziałem, że było paru osób, które mnie zaczęło oglądać na YouTubie. Dzięki, że są nowi klienci, widzowie, i no naprawdę można samemu sobie w domu zrobić prosty przepis, pyszny obiad, drugie danie na przykład. Także zapraszam was do następnego oglądania i więcej jeszcze, jak już mam 396 osób, brakuje mi 104 osoby, także to jest dla mnie coś. Natomiast zapraszam was, wchodźcie na moje strony Góry Soły, Zwiedzanie Turystyka, Dolnośląskie Turystyka, Wiadomości Dolnośląska i Gotowanie Tomcia. I pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku i kliknijcie lubię to. Także zapraszam was wszystkich na moją stronę i sorry, że tak długi film, ale niestety tak się właśnie odbywa przy pokazaniu coś dobrego. Dzisiaj trochę będzie długi, bo jest prawie półgodzinny. Myślę, że troszeczkę skrócimy jeszcze coś tam. Także zapraszam, oglądajcie i będzie też w wersji angielskiej. Może zrobię też w wersji francuskiej. Zobaczymy. No to na razie. Hej!